Monaster Dżwari, którego nazwę można tłumaczyć jako Monaster Krzyża, został wybudowany w VI wieku. Według tradycji święta Nino, która nawróciła Gruzję na chrześcijaństwo, zatrzymała się na modlitwę na tym wzniesieniu i postawiła na nim krzyż. Monaster wznosi się na wzgórzu nad dawną stolicą Gruzji Mtschetą, u ujścia rzeki Aragwy do rzeki Mtkwari. Jest to czteroapsydowa świątynia, bardzo popularny typ architektoniczny na całym Zakaukaziu. Monaster przyciągał wielu pielgrzymów, także dzisiaj jest wykorzystywany podczas ważniejszych uroczystości. Zgodnie z nazwą monastyru, w centralnej części kościoła wznosi się duży drewniany krzyż. Ikona świętej Nino z charakterystycznym krzyżem o ramionach pochylonych ku dołowi. Do tego malowniczego zakątka chętnie przybywają młode pary na sesje zdjęciowe.